Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Etui, jak mówiłem, będzie ich dużo, więc następne. Etui marki Crucial, Sunne, kurczę, ciężko mi to rozgryźć, też jest to szwedzki język, ale nazwijmy go Sunne. Cóż, etui dla Samsunga Galaxy S9, skórzane, co ważne. Co ciekawe, jeszcze tego nie powiedziałem Wam ostatnio, jeżeli chodzi o etui Crucial, macie dożywotną gwarancję na nie, więc myślę, że też jest to ciekawa opcja. Dobra, zobaczmy, co tym razem. Tym razem również zapakowanie dosyć ładne, schludne jak poprzednio. Od razu dowiadujemy się, że jest to etui skórzane. Zmieścimy w nim co najmniej dwie karty kredytowe, więc jest to również portfel. Opakowanie bardzo zbliżone do poprzedniego, więc myślę, że nie będziemy o nim mówić. Przejdźmy do tego, co w środku, a mianowicie samego case'a. Jak wygląda ten case'ik? Powiem Wam, że po raz kolejny dostajemy coś, co naprawdę mi się podoba. Etui wykonane z takiej bardzo jasnej skóry. Oczywiście mamy logo producenta. Co fajne jest w tym etui? Poza tym, że jest rzeczą dosyć podobną do poprzedniego case'a, który Wam pokazywałem, Nora Cover, właśnie od Crucial'a, ma miejsce na karty. Mamy tutaj dwa wycięcia, nie możemy spokojnie włożyć sobie jakąś kartę, gdy gdzieś wychodzimy, więc mamy w tym momencie zabezpieczone nasze pieniądze. Nie uciekną nam nigdy karty, zawsze mamy je przy telefonie. Co dalej? Wnętrze. Wnętrze również tak samo jak w poprzednim case'ie Crucial'a, wyłożone miękkim materiałem. Powiedziałbym, że to jest coś a la zamszyk, więc coś w tym stylu, więc na pewno nie porysuje Wam ono w żaden sposób telefonu. Pod tym względem, no jak najbardziej na plus. Tutaj na zewnątrz widać, że też jest bardzo cienko, ale również wyłożone skórą, więc poza skórzaną częścią tutaj, może nie jestem specjalistą, ale dla mnie to również tutaj obklejenie całe jest zrobione ze skóry, więc wygląda to bardzo ciekawie. Wnętrze plastikowe, dosyć twarde, powiem Wam, więc spokojnie będzie nam chronić nasz telefon, więc dobra. Przejdźmy do tego, jak wygląda. Jeszcze grubość, możecie sobie zobaczyć, kilka milimetrów, więc na pewno z naszego Samsunga Galaxy S9 Plus nie zrobi to jakiejś wielkiej kobyły, czołgu, jakkolwiek to nazywać. Ale dobra, jak się prezentuje telefon w tym case'ie? Oczywiście występują w różnych kolorach. Do mnie wpadł akurat w wersji takiej jasnej. Powiem Wam, bardzo fajna opcja. Dobra, tym razem od tyłu. Co mamy? Poza kartami oczywiście dostęp do czytnika i pulsometru jak najbardziej jest. Chociaż no, przydałby się jakieś delikatne zejście, tutaj coś w tym stylu, ale nie ma, ale no, nie jest to jakieś bardzo problematyczne, może czujemy lekki próg, ale spokojnie możemy do niego palcem bez problemu dosięgnąć. Idziemy dalej, boki. Podobnie jak w poprzednim modelu, również jest to wycięcie, mamy dostęp do klawisza bezproblemowy, czyli nie jest to w żaden sposób nakładka jakaś na klawisz, nic tutaj w tym temacie klawisza się nie dzieje. To samo w przypadku przycisków, jeżeli chodzi o głośność i Bixby. Mamy również po prostu etui wycięte, więc dostęp do nich jest. Od dołu również praktycznie bezproblemowy dostęp do wszystkich potrzebnych rzeczy. Może troszeczkę przy jacku może być problem ze większymi końcówkami kabla. Jest może delikatnie tutaj wycieniowane wejście, ale może ewentualnie być problematyczne, chociaż myślę, że nie. Analogicznie, jeżeli chodzi o zasilanie, też macie tutaj delikatne wyprofilowanie pod końcówkę. Jeżeli chodzi o górę, podobnie jak w modelu Nora, nie mamy tutaj praktycznie żadnego zasłonięcia, niczego, wszystko jest tak jak w telefonie. No i cóż, kolejne rzeczy, na które trzeba uważać, zwrócić uwagę. Case nie jest jakiś pogrubiony na rogach, jeżeli chodzi o górę, czyli w przypadku upadku na front, no sugeruje mieć coś na ekranie, jakieś szkło, gdyż nie chroni on nam od góry telefonu. Jest to bardziej taki powiedziałbym, ładny, ekskluzywny etui portfel na ten telefon. Oczywiście rogi mamy zabezpieczone, więc przypadek upadku na rogi nie jest groźny. Myślę, że w tym etui bez problemu telefon nam przeżyje. Jak się prezentuje? Całkiem ciekawie. No, nawet ta wersja kolorystyczna mi odpowiada. Lubię tego typu kolor skóry, więc ciekawe. Jak Wam się podoba etui Crucial Sunne, kurczę, jak zwykle szwedzki. No, więc dajcie znać w komentarzu, może komuś się spodoba. Mi się podoba, to całkiem nieźle. Fajnie, że jest funkcja portfela, więc w tym momencie impreza, wypad, mamy wszystko ogarnięte w jednym miejscu, czyli w telefonie. Gdzie dorwać? Oczywiście informacje macie na dole. Jeżeli film Wam się podoba, oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Niedługo kolejne produkty do ochrony
Samsunga Galaxy S9, jak i również inne rzeczy, chociaż teraz chwilowo jest to numer jeden na kanale, więc mam nadzieję, że będziecie chętnie oglądać również kolejne. I cóż, tyle. Jeżeli się Wam film podobał, łapka w górę i myślę, że do zobaczenia. Etui Sune Crucial dla Samsunga Galaxy S9 z plusem. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!